Pieczony w piecu drożdżowy placek, pachnący sos, ulubione dodatki i rozpływający się w ustach ser. Nie ulega wątpliwości, że pizza jest jednym z najchętniej spożywanych dań. Zamawiamy ją przez telefon lub jemy w lokalach. Mimo upływu lat, amatorów pizzy wciąż nie ubywa. Ja uwielbiam pizzę. Tradycyjna włoska pizza to ta na cienkim cieście. Kiedyś była uważana za posiłek dla ubogich. Teraz lubimy ją zarówno w formie klasycznej, jak i bardziej wyszukanej, na przykład z owocami morza czy z karczochami. Każdy swoje preferencje ma. Taką mamy jedną pizzę, którą bardzo lubimy i zawsze właściwie sobie ją serwujemy. Ale zaraz tu pani powiem, bo ona jest Hawaii. Hawaii albo margheritę. Ale jak mówi pizzerman z jednego z ostrowieckich lokali gastronomicznych, ostrowczanie, podobnie jak większość Polaków, najczęściej wybierają tradycyjne smaki i dość podstawowe składniki. Serzynka pieczarki, capricciosa, u nas kebab, czyli kebab i cebula, da grasso, czyli salami, peperoni, oliwka czarna i rucola, no i też standardowo jedynka dosyć często wchodzi, czyli margherita. Okrągły przysmak z uwagi na swoją popularność także doczekał się swojego święta. 9 lutego ustanowiony został Międzynarodowym Dniem Pizzy. Na czym polega fenomen włoskiego placka? Na pewno jest to danie, które szybko się przygotowuje. Pizza u nas piecze się mniej więcej do 7 minut. Wiadomo, od momentu wejścia do pieca. Wcześniej to trwa w zależności od ile składników na nią położymy, ale to jest kwestia, myślę, 1,5 minuty do 2. To, co przyciąga do pizzerii ludzi, to też wspólne jedzenie i tym jedzeniem się dzielenie. Dlatego w lokalach często widać całe rodziny kosztujące ciasta z ciągnącym się serem. Na całym świecie codziennie sprzedaje się około 13 milionów pudełek z pizzą. Przede wszystkim to jest dosyć rodzinne danie, tak? Przychodzą i ze znajomymi, jak pani przyjdzie, prawda? Pizza, mimo, można powiedzieć, że pizza przyciąga ludzi, tak? Kiedy nasza pizza jest już zrobiona i upieczona, to pozostaje jeszcze ostatnie pytanie. Jak ją jeść? Włosi, dla których pizza jest rodzimym przysmakiem, twierdzą, że najlepiej smakuje, gdy je się ją rękami. Ale co kraj, to obyczaj. Mnie przynajmniej wydaje się, że najsmaczniejsza to jest rękami, czy rękoma. Jakoś mi się wydaje, że jest wtedy smaczniejsza. Każdy powinien ją jeść tak, jak mu pasuje, tak? Z kolegami wiadomo, że można ją zjeść z rączki, tak? Ale jak się przyjdzie na przykład z kobietą na randkę, to wypadałoby mimo wszystko użyć tych sztućcy. Na wynos czy w lokalu i niezależnie od sposobu, najważniejsze, by posiłek spożywać w doborowym towarzystwie.